Witajcie, kochani. Pewnie wielu z Was, tak jak ja w dzieciństwie, chciałoby zostać strażakiem. Dziś zapraszam Was w takim razie na wycieczkę do remizy. Znajdujemy się w Chojnie, koło Rawicza w województwie wielkopolskim, gdzie z bliska przyjrzymy się, jak wygląda wóz strażacki, jakie ma wyposażenie oraz zajrzymy do środka remizy. Wyposażenie samochodu pożarniczego możemy podzielić na sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Do gaśniczych należy m.in. wąż pożarniczy, tak zwane węże tłoczne, także zbiornik wody i autopompa. Mamy również prądownice wodne, a także dozownik środka pianotwórczego. Pożarowóz wyposażony jest również w agregat prądotwórczy, narzędzia hydrauliczne takie jak nożyce oraz piły. Z tyłu wozu znajduje się obsługa autopompy, która pozwala ustawić na przykład ciśnienie wody w wężu strażackim podłączonym do tej niebieskiej rury. W większości państw świata wozy strażackie malowane są na czerwono. Są także uprzywilejowane w ruchu drogowym. Taki wóz jest specjalnie oznakowany, aby był lepiej widoczny na drodze. W kolejnych schowkach możemy znaleźć torby i linki ratownicze, a także substancje niezbędne przy wycieku, np. oleju oraz pachołki. Zajrzyjmy zatem do środka wozu. Jest to centrum dowodzenia pojazdu, w którym zmieścić się może nawet 6 strażaków. W kabinie znajdują się radiostacje, które pozwalają na kontakt ze stanowiskiem kierowania. To z tego miejsca kierowca steruje także sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi. Podczas wypadków strażakom przydaje się automatyczny defibrylator zewnętrzny. Jest to urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem medycznym, jak i bez niego, przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia. Ciekawym urządzeniem, jakie znalazłem, jest termowizor, który jest bardzo przydatny na przykład podczas pożaru. Na ekranie widać tylko kontur pomieszczenia lub przedmiotów, za to pokazuje on jego temperaturę. Im wyższa temperatura, tym kolor zmienia się na żółty, pomarańczowy, a nawet czerwony. Takie urządzenie przyda się również, gdy szukamy na przykład ofiary zawalenia budynku. Kolejny ciekawy przedmiot służy do wykrywania źródła prądu. A co to takiego? To huligan. Tak nazywa się przedmiot, dzięki któremu możemy wyciągać gwoździe. Ma również w sobie topór i szpikulec, którym możemy zrobić dziurę. Teraz widzimy pas. Tak zwany pas bojowy, dzięki któremu strażak może być asekurowany na przykład przy pracy na wysokości. Ze strażakami zawsze jeździ maskotka, na wypadek gdyby ofiarami okazały się dzieci. Na dachu wozu strażackiego znajdują się drabiny oraz sprzęt do gaszenia pożarów na wysokościach. Święto Strażaka przypada 4 maja w dniu wspomnienia liturgicznego świętego Floriana. Taki hełm strażacki to już zabytek. Obecnie strażacy używają nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu.
pracy strażaka z pewnością przydadzą się drabiny, lance, bosaki, toporki czy łomy. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie zrzesza ponad 20 osób, które dzielnie dbają o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, nierzadko narażając także własne życie. Widzieliście kiedyś szerszenie? Straż Pożarna zajmuje się również usuwaniem takich gniazd, dlatego niezbędna jest im ochronna odzież ze specjalną siatką na głowę. A oto strój strażaka. Spodnie, kurtka oraz kask. Cały strój wykonany jest ze specjalnego tworzywa ognioodpornego. Ale spotkać możemy również kurtki, które nie są ognioodporne. Strażacy wykorzystują je na przykład przy wypadkach samochodowych, gdzie nie ma zagrożenia poparzeniem. Jak szybko można ubrać się w strój strażacki? Spójrzcie. Ciekawy jestem, czy wy też tak ubieracie się szybko rano, gdy wstajecie. Spójrzcie, w jaki sposób są przygotowane spodnie i buty, aby szybciej je założyć. Każdy strój przypisany jest do odpowiedniej osoby. Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkiego. Do zadań Straży Pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Dwa niebieskie koguty i megafon to ich znak charakterystyczny. Ogromne podziękowania dla pana Wacława, organistki, za oprowadzenie nas po OSP Chojnie. Tymczasem żegnamy się ze Strażą Pożarną. Do zobaczenia! Pa! Wszystkim strażakom życzymy tyle samo powrotów, ile wyjazdów.